Europy. Zaczynamy z D. Z kameralnego, pięknie położonego stadionu w Mszanu witam Państwa. Michał Stenzel, Intermedia Group. Finał indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów dzisiaj w Czechach. No i wielkie nadzieje przed tym wielkim finałem, bo szanse medalowe Polaków są ogromne. Pięciu naszych reprezentantów. Tak jak mówię, szanse są ogromne, ale czy Polacy wykorzystają tą liczebną przewagę? Ilość wcale nie musi przejść w jakość. A oto szesnastka i dwójka rezerwowych, która będzie walczyła o to najwyższe trofeum. Z numerem pierwszym Ricky Kling, Szwecja. Z numerem drugim Robert Peterson, także Szwed. Numer 3 Jan Graversen, Dania. Z numerem czwartym Paweł Chlip, Polska. Z numerem piątym Karol Zombik, Polska. Z numerem szóstym Krzysztof Buczkowski, Polska, więc trzech naszych reprezentantów numer po numerze. Z numerem siódmym Fritz Wollner, Austria. Z numerem ósmym Maksim Bogdanow. Z numerem dziewiątym Mathieu Trezere, Francja. Z dziesiątką pojedzie Lubos Tomiczek, faworyt gospodarzy tutaj. Z numerem jedenastym Robin Tornqvist, Szwecja. Z numerem 12 Andreas Messing. Z 13 Kevin Wolbert, Niemcy. Z numerem 14 kolejny nasz reprezentant Patryk Pawlaszczyk. Z 15 pojedzie Kiastas Pouczsk. I z numerem 16 Klaus Jakobsen z Danii. To 16 podstawowa i dwóch zawodników rezerwowych. Marcin Jędrzejewski z numerem 17 i Juricza Pawlicz z numerem 18. A więc 18 najlepszych juniorów do lat 19 dzisiaj w Myszeno na tym przepięknie położonym czeskim stadionie. Krótka historia tych rozgrywek, zapoczątkowane w roku 1998. Wtedy w finale Krsko wygrał Rafał Okoniewski. W roku 99 w Gnieźnie ponowne zwycięstwo Koniewskiego przed Karolem Malechą i Jarosławem Hampelem. W Lublianie wygrał Łukasz Dryml, a brązowy medal zdobył Zbigniew Czerwiński. W 2001 w Pardubicach zwycięstwo Łukasza Romanka, a srebrny medal zdobywa Rafał Kurmański. Rok później w Daugavpilis niestety podium bez Polaków, zwycięstwo Mateja Zagara. Później w 2003 roku Kenneth Bier, a srebrny medal zdobywa Janusz Kołodziej. No i w końcu w zeszłym roku w Rybniku zwycięstwo Antonio Lindbecka przed Karolem Zombikiem. A więc od 2001 roku nie byliśmy w Polsce mistrza Europy Juniorów. No i czekamy, nie ukrywam, czekamy na złoty medal właśnie dzisiaj. Dobrze Polacy prezentowali się na treningu, niezłe czasy. Tor raczej twardy, ale myślę, że będzie sprzyjał naszym zawodnikom. Za chwilkę przeniesiemy się do parku maszyn, a później już przed nami biegi. Czy 20 biegów wystarczy? Zobaczymy, a być może będzie konieczność rozegrania biegu dodatkowego. Jan Zombik, znakomity przelotny żużlowiec, dzisiaj opiekun swojego syna Karola. Szano, panie Janku, jesteś się po treningu. Co Karol mówi o to, że jak ten tor wygląda w pana ocenie? Czy będzie szansa na jakąkolwiek walkę? Ostatnio na wszystkie wielkie finały przygotowuje się bardzo twarde tory. Tak na przykład w finale Impu w Tarnowie, gdzie praktycznie zawody były bardzo nudne i nie było walki. Jak będzie dzisiaj? No trudno teraz powiedzieć, bo jak będą lać wodą, to ono odmięknie i na pewno będzie cały tor do walki. Ale nie jest źle, jest równy, nie ma żadnych tam niespodzianek. No, będzie na pierwsze biegi na pewno decydował start, ale kto umie walczyć, poradzi sobie. Wiadomo, że Polacy są faworytami, bardzo liczna grupa dzisiaj tutaj w Mszano. Natomiast kogo jeszcze oprócz zawodników polskich upatrywałby pan w gronie zawodników, którzy mogą namieszać szyki lub zdobyć nawet najcenniejszy? No na pewno są Szwedzi, na pewno Duńczyk, na pewno Francuz i Niemiec też, Austriak tam jest, jak się nie mylę.
I tutaj naprawdę będzie walka o każdy punkt i uważam, że na pewno się trzeba solidnie od początku przygotować w każdym biegu i mamy chłopaków dobrych i oby tak się stało, jak w prelogu było pierwsze 3 miejsca, to była naprawdę duża frajda. Dzięki piękne. Dziękuję. Za mną jest człowiek, który wie o jawie wszystko, każda śrubka, każda część motocykla nie jest mu obca. Pytanko mam takie bardzo proste, fenomenalny model jawy testowany przez Jasona Crumpa w Grand Prix, bardzo szybki. A jaka jest tajemnica, jaki jest sekret tego silnika? Czy pan mógłby kilka szczegółów przybliżyć? No tak, my zrobili nowy model, jest tam nowa glowka, a mamy nowy cięci, nowy pist, nową łonicy. Troszkę jsme přerobili glovku, aby byl delší řetěz, tam ztrácí se odpor na lańcuku. A myślę tak, že ten motor je bardzo dobrý, dlatego že Krump na ně vyhrál, i Kenneth Bjerre vyhrál, stal se čempionem Dánska junioru. A co máme informace, tak všichni říkají, že je to proti starému modelu velikánský rozdíl. Kenneth Bjerre i Jason Crump to dwaj świetni zawodnicy, którzy mają już te modele, jeżdżą, wygrywają. Czy planujecie dotrzeć do kilku dobrze zapowiadających się czeskich zawodników, aby oni także mogli na tym nowym modelu pojeździć? No tak już nowy motor jsme dali Suchánkovi Tomášovi, który pojedzie we finalu juniorów we Wiedni. A już nowy motor ma taki Lee Adams. Także myślimy tak, że chcielibyśmy, aby Adams skończył trzeci w Grand Prix. Dlatego, že 3 razy byl čtvrtý, tak ten motor může mu pomoct, protože je bardzo, bardzo dobrý. I uvidíme, jak bude Adam střímat a myšle tak, jak já rozlíval s Krumpem včera po telefonu, tak je bardzo, bardzo zadovolený, že motor je šípký, silný a i dá se, že se líp s ním jede, líp se ovládá. Tomasz Golob, najlepszy polski drużynowiec do tej pory, zrezygnował z jawy, jeździ głównie na GM-ach. Jakie były przyczyny rozstania? Czy te silniki były zbyt wolne dla Tomasza? Jaka była przyczyna? Bo on sam nie chce się na ten temat wypowiadać. Ja myślę tak, że u Tomasza taka specjalna osoba. Tomasz wygrał na jawie Grand Prix, niekolik Grand Prix na jawie i myślę tak, że podlegał młodzie. Že přešli Rickardson, odišel od Javy a to bylo tak trošku jiná situace. A my jsme mu v listopadě, v loňském roku, dali nabídku a Tomáš se neozýval. A pak vlastně, když jsme měli už hotový skvat, tak už jsme Tomáše neupomínali, jestli chce nebo nechce. A on říkal, že chce poprobovat to. Tak je to na něm. Já myslím tak, že pro nás už by bylo lepší, trošku mladší chlopaku. Já myslím tak, že budem gadat s Hampelem, protože je to 23, 24 let a je to budoucnost před ním a myslím tak, že Java potřebuje novou krev. Jo? Máme všechno závodníky, Krum 30 let, Adam 33 let, tylko máme Kenneta Bjerreho, novýho, a to je mladý chlopak. A všechno ostatní zatím už jsou starší závodníci a myslím tak, že teď nový motor dostane i Nichols, který má 27 let. Antonio Lindbeck? Antonio Lindbeck, já gadal s ním v Loningu na semifinálu juniorov a po sezóně budem rozmávat, protože je to náš takový plán mladí chlopaky. Dzisiaj finał w Mszeno, czy faworytami są Polacy, jest ich najwięcej. Czy jednak gospodarz Czech będzie w stanie dzisiaj tutaj wygrać? A tak ja myślę, że wasz skład polski jest bardzo, bardzo silny. Bardzo silny. A Tomiček ma szansę być między pierwszym a pięciu, ale nie myślę tak, że będę na medalu. Dziękuję. Proszę. Aleksander Szołtysek, na co dzień prezes RKM Rybnik, dzisiaj w bardzo odpowiedzialnej i doniosłej roli. Panie Olku, 5 macie zawodników, no tutaj kibice z Polski nie wyobrażają sobie innego rozwiązania jak złoty medal. Czy powtórzy się Gniezno, kiedy były 3 medale? No na pewno bardzo byśmy tego chcieli. Ta ilość zawodników, która się zakwalifikowała do finału, mówi o tym, że poziom szkolenia i wyniki naszych juniorów są bardzo budujące.
Na pewno cieszy to, że zarówno w dzisiejszych zawodach, jak i w Mistrzostwach Świata praktycznie ta sama ilość zawodników, duże szanse na dobry wynik. Mam nadzieję, że te wszystkie doświadczenia i tą pracę, którą włożyli trenerzy w klubach, praca pana Chudzikowskiego jako trenera kadry juniorów, praca pana Chomskiego, no powinna dzisiaj zaowocować. Mam nadzieję, że te czasy, które zawodnicy osiągnęli na treningach, będą miały odzwierciedlenie w zawodach. Widzę duże zaangażowanie i pełną mobilizację we wszystkich grupach zawodników. Mówię tutaj o zawodniku i o całym zapleczu, które przyjechało z każdym z nich. No myślę, że wszystko wskazuje na to, że organizatorzy zawody zorganizują na dobrym poziomie. Tor jest przygotowany bardzo poprawnie, można powiedzieć, na zawody juniorskie. Tutaj to, co żeśmy obserwowali wcześniej na treningu, no można powiedzieć, budzi tutaj pewien optymizm. Nie chciałbym zapeszać, to jest sport, są to młodzi chłopcy, wiadomo, że emocje tu grają bardzo dużą rolę. W tym wieku zawodnicy no, nie przeliczają, nie kalkulują, jadą na maksimum swoich możliwości. Życzyłbym sobie tego, żebyśmy osiągnęli sukces i cało i zdrowo wrócili do swoich klubów, ponieważ no, jutro liga, wszyscy ci, którzy dzisiaj występują, są zawodnikami ligowymi i tego bym sobie życzył, żeby w tym optymistycznym nastroju móc się spotkać po zawodach i cieszyć się z osiągniętych sukcesów, a jakie one będą, zobaczymy. No wiadomo, nikt dzisiaj nie odpuści sobie dzisiaj. Jest naprawdę tutaj dobrych zawodników z Polski, no Karol Ząbik, Krzysiek Buczkowski, czy Pawlaszczyk. No ja będę jechał jak najlepiej, będę się starał jechać jak najlepiej, aby wygrać te zawody. No będę, no nie wiem, no co tu powiedzieć po prostu, no zobaczymy jak to będzie. Na pewno będzie dużo zależy od pierwszego biegu, bo przeważnie na pierwszym biegu, od pierwszego biegu wszystko to decyduje. Po twoim treningu wspólnie oglądaliśmy twoich rywali. Powiedz mi, czy co daje tobie takie podglądanie rywali? Czy to w jakiś sposób pomaga, czy nie ma to większego znaczenia? Znaczy nie, no ja to nieokraty patrzałem tak osę, żeby po prostu popatrzeć, nie nudzić. Ja nie patrzę na innych, jak to inny jedzie. Po prostu wiem, co do mnie należy zrobić, wiem, że muszę jechać poprawnie i to jest w sumie dla mnie najważniejsze. Dzięki piękne. Dzięki. I proszę państwa, zaczynamy, przed nami pierwszy bieg, a w nim już emocje, bo w kasku żółtym pojedzie Paweł Chlip, ale po kolei. Pierwsze pole startowe, kask czerwony, Ricky Kling, Szwecja. Pole drugie, kask niebieski, Robert Peterson, Szwecja. Pole trzecie, kask biały, Jan Graversen, Dania. I pole czwarte, Paweł Chlip, Polska. Więc już mamy od razu emocje w biegu otwarcia w pierwszej odsłonie dzisiejszego turnieju. Przypominam dla tych z państwa, którzy w tej chwili włączyli odbiorniki, jesteśmy w Mszeno, finał indywidualnych Mistrzostw Europy do lat 19. Przed nami pierwszy bieg, popatrzmy. Taśma poszła w górę, kto będzie najszybszy w tym pierwszym łuku? Paweł Chlip, spójrzcie mnie to start, jest w tej chwili na drugiej, trzeciej pozycji. W tej chwili trzeci Chlip, a prowadzi w kasku niebieskim Robert Petersen. Peterson jest pierwszy, drugi jego rodak Ricky Kling, trzeci jest Paweł Chlip, czwarty jak na razie Jan Graversen, a więc mamy, myślę, pewną niespodziankę, bo na lepszą postawę Pawła Chliba tutaj wszyscy liczyli, ale być może niedopasowany jeszcze motocykl do nawierzchni toru powoduje to, że Chlip jest w tej chwili trzeci. Od startu nie zmienia się absolutnie nic. W dalszym ciągu Szwedzi na prowadzeniu, trzeci Chlip, czwarty jest Graversen, jeszcze jedno okrążenie i będzie wszystko jasne. I trzy punkty jedzie Robert Peterson. Jak na razie po dwa Ricky Kling, po jedno oczko podąża do mety Paweł Chlip i bez punktu w tym biegu Jan Graversen, i w takiej kolejności praktycznie jak wyszli ze startu, tak zawodnicy mijają linię mety. A więc Szwedzi górą w tej pierwszej odsłonie. Zobaczymy, jak spiszą się Polacy w kolejnych wyścigach. Przed nami druga odsłona.
Pole pierwsze, kask czerwony, Karol Zombik. Pole drugie, kask niebieski, Fritz Wallner, Austria. Pole trzecie, kask biały, Krzysztof Buczkowski, Polska. I pole czwarte, kask żółty, Maksim Bogdanow, Litwa. Przypomnę, czterech Polaków w podstawowym składzie. Marcin Jędrzejewski jako zawodnik rezerwowy. Biało-czerwono dzisiaj wymuszono, ale czy to przełoży się na wynik sportowy? Zobaczymy. Stracił punkty w pierwszym biegu, to widzieli Państwo Paweł Chlip. Czy jego rodacy będą w stanie w tym biegu pokusić się o coś więcej niż tylko jedne oczko? Karol Zombik w czerwonym, Krzysztof Buczkowski w białym. Popatrzmy przed nami, druga odsłona. Taśma poszła w górę ze startu. Najlepiej Zombik, on w tej chwili jest pierwszy, Buczkowski przy krawężniku, ale nie da rady. Znakomicie pojechał w kasku niebieskim Fritz Wallner z Austrii. No i jak na razie Buczkowski jest trzeci, obejrzał się w tej chwili Karol Zombik, gdzie są jego rywale, ale jest dobrze, zdaje się mówić. Młody zawodnik toruńskiego Apatora jest z przodu, teraz powiększył przewagę na tej prostej, no i pewnie prowadzi. Niesamowicie skupiony, niesamowicie skoncentrowany przed tymi zawodami. Nie docierało do Karola absolutnie nic. Zupełnie wyłączony z tego, co działo się wokół niego, no ale efekt, proszę Państwa, mamy Polaka na prowadzeniu. Tymczasem Buczkowski ma problemy, dobiera mu się do skóry jadący w kasku żółtym Bogdanow, ale Buczkowski jeszcze obronił swoją trzecią pozycję. Zbyt wolny motocykl Buczkowskiego. Natomiast tak jak mówiłem w przypadku Pawła Chliba, myślę, że to pierwsze biegi zmieni coś w swoim motocyklu i powinno być już dużo lepiej. No i teraz kto był trzeci? Kto był trzeci? Krzysztof Buczkowski trzeci i Maksim Bogdanow bez punktu. Takie wyniki ostateczne biegu drugiego. Przed nami trzecia odsłona. Pole pierwsze, kask czerwony, Lubos Tomiczek. Pole drugie, kask niebieski, Robin Torvist, Szwecja. Pole trzecie, kask biały, Mathieu Thérézier z Francji. I pole czwarte, kask żółty, Andreas Messing, Szwecja. A więc dwóch Szwedów, Czech i Francuz. Faworytem tutaj gospodarzy jest Tomiczek. Przypomnę, Tomiczek, pole pierwsze, kask czerwony. I tutaj uwaga wszystkich widzów będzie skupiona na tym zawodniku. Wielki talent czeskiego żużla. Czy nawiąże startami do Bohumila Brhela i Antonina Kaspera? Zobaczymy. Długo trzymał sędzia zawodników pod taśmą. Jest Tomiczek pierwszy. No i jak na razie teraz bieg przerwany, tak na dobrą sprawę, to nie rozumiem decyzji sędziego. Być może nierówny start był. I będziemy mieli powtórkę w czterech, chociaż w tej chwili decyzja sędziego, zawodnik w kasku żółtym, a więc Andreas Messing będzie z powtórki biegu trzeciego wykluczony. Tam chyba była minimalna taśma, to myślę, będą Państwo mieli okazję obejrzeć na powtórce. Przed nami za chwilkę powtórka biegu trzeciego. Przed nami powtórka biegu trzeciego. Jest zawodnik rezerwowy Jurica Pawlicz za Andreasa Messinga, więc trójka, tak jak mówiłem, tych zawodników, która startowała w biegu trzecim plus rezerwowy. W zawodach indywidualnych jest tak, że za dotknięcie taśmy zawodnik zostaje oczywiście wykluczony, ale w jego miejsce pojawia się zawodnik rezerwowy. A więc wielki faworyt gospodarzy Tomiczek, przypomnę, pole pierwsze, kask czerwony. Tomiczek jak pojedzie, jeszcze raz wygrywa start i jeszcze raz jest pierwszy, bardzo szeroko w kasku żółtym jedzie rezerwowy, znakomity atak na pozycję Lubosa Tomiczka. No i w tej chwili Pawlicz jest pierwszy, co myślę jest sporą sensacją. Przypomnę, ten zawodnik jest zawodnikiem rezerwowym dzisiaj, a pokazał
że po zewnętrznej da się już jechać, już tam odsypało się trochę luźnej nawierzchni. No i jest, proszę Państwa, bardzo przyczepnie. Tomiczek szaleje teraz po zewnętrznej, ale nie daje rady. Próbował strzelić do krawężnika, ale zorientował się znakomicie Pawlicz i zamknął tą ścieżkę jeszcze półtorej okrążenia. No i zobaczymy, czy Tomiczek da radę. Chyba już nie, bo ta przewaga Pawlicza już jest spora. Pawlicz pierwszy, drugi, Tomiczek trzeci, jedzie Matię Trazerie. No i zamyka jak na razie stawkę Robin Torwist i w takiej kolejności zawodnicy mijają linię mety. Nie spodziewał się chyba Tomiczek tego ataku rezerwowego Pawlicza. No ale cóż, wygrał, był lepszy, był szybszy. Dla niego 3 punkty i zwycięstwo. Przed nami czwarty bieg i pozostała czwórka zawodników nam do zaprezentowania się na torze w Mszeno. Pole pierwsze, kask czerwony, Kiastas Pouczsk. Pole drugie, kask niebieski, Patryk Pawlaszczyk, Polska. Pole trzecie, kask biały, Klaus Jakobsen, Dania. I pole czwarte, kask żółty, Kevin Wolbert, Niemcy. Pawlaszczyk to ostatni z Polaków w dzisiejszym finale, którego Państwo zobaczą. Jechał już Paweł Chlip, jechał Karol Zombik, jechał Krzysztof Buczkowski. No i zobaczymy, jak zaprezentuje się Patryk Pawlaszczyk w Darsie. Przebojem do finału, awans całkowicie zasłużony. No i zobaczymy, czy w finale będzie w stanie poradzić sobie z rywalami. Taśma poszła w górę, kto pierwszy? Kasku czerwonym. Kiastas Pouczsk, on w tej chwili chodzi na prowadzenie, ale dobrym atakiem po zewnętrznej popisał się jadący w kasku żółtym Kevin Wolbert, który w tej chwili prowadzi. On jest pierwszy. Teraz bardzo szeroko po zewnętrznej Klaus Jakobsen. Czy wyjdzie na pierwszą pozycję? Tak, dobry atak Duńczyka i on w tej chwili jest z przodu. Trzeci jest Kiastas Pouczsk, czwarty niestety Patryk Pawlaszczyk. Teraz atak Pawlaszczyka na trzecią pozycję przy krawężniku. Czy da radę Polak? Jeszcze chyba nie. Na tym łuku większa prędkość rywali na wyjściu z tego wirażu. W międzyczasie zamienili się miejscami. Pouczsk z jadącym w kasku żółtym Kevinem Wolbertem. Pawlaszczyk jak na razie w dalszym ciągu ostatni, już chyba bez szans na podjęcie walki o jakiekolwiek punkty. Problemy teraz jadącego w kasku białym. Upada na tor. Upada na tor Klaus Jakobsen, ale ogromny pech tego zawodnika. Mam nadzieję, że nic groźnego się nie stało na Państwa ekranach w tej chwili. Wszystko chyba w porządku ze zdrowiem tego zawodnika. Wyglądało to wszystko bardzo groźnie, no ale cóż, Jakobsen w tym biegu punktów nie zdobywa. Zwycięstwo przypada Kiastasowi Pouczskowi. 2 punkty zdobywa Kevin Wolbert. 1 punkt dla Patryka. I proszę Państwa, rozpoczynamy drugą serię startów. Przed nami bieg piąty. Kask czerwony, pierwsze pole startowe. Kevin Wolbert, Niemcy. Pole drugie, kask niebieski. Ricky Kling, Szwecja. Pole trzecie, kask biały. Karol Zombik, Polska. I pole czwarte, kask żółty. Mathieu Trazeru ze Francji. A więc Francuz, Polak, Szwed i Niemiec w biegu piątym. Zombik swój pierwszy bieg wygrał. King ma na swoim koncie 2 punkty. Trazerie jedno oczko i Wolbert 2 punkty. Przed nami piąta odsłona. Taśma poszła w górę. Zombik bardzo ciasno na tym pierwszym wirażu, ale Zombik teraz bardzo szeroko i wychodzi na pierwszą pozycję. Karol Zombik. Drugi jest jadący w kasku czerwonym, Kevin Wolbert. Jak na razie dobra postawa Niemca w dzisiejszych zawodach. Upad jadący w kasku żółtym, Francuz Trazerie. No i on już jazdy kontynuował. Nie będzie, nie trzeba było przerwać wyścigu, bo Francuz podbierał się i o własnych siłach opuścił tor. Zombik w dalszym ciągu prowadzi. Drugi jest
Kevin Wolbert, trzeci, jedzie jak na razie Ricky Kling, a więc czyżby Szwed miał zdobyć tylko jeden punkt przed końcem, skoruje Zombik, prowadzi już w tej chwili zdecydowanie, stara się atakować go jadący w kasku czerwonym Kevin Wolbert, ale te ataki nie przynoszą żadnych rezultatów. Karol Zombik, dla niego 3 punkty, 2 punkty zdobywa Kevin Wolbert i jeden punkt trafia na konto Rickiego Klinga ze Szwecji, a więc Karol Zombik jak na razie po dwóch odsłonach, po dwóch startach ma na swoim koncie komplet 6 punktów. Przed nami szósty bieg, a w nim emocje, bo dwójka Polaków. Pierwsze pole kask czerwony, Patryk Pawlaszczyk, Polska. Pole drugie, kask niebieski, Lubos Tomiczek, Czechy. Pole trzecie, kask biały, Robert Peterson, Szwecja. I pole czwarte, kask żółty, Krzysztof Buczkowski. A więc Polacy na dwóch skrajnych polach, na polu pierwszym i na polu czwartym. Między nimi Tomiczek, no i Robert Peterson, który swój pierwszy bieg wygrał i będzie bardzo groźny, podobnie jak Tomiczek. Pogubił się Tomiczek w swoim pierwszym starcie. Szczęśliwe 2 punkty po upadku Jakobsena. Ale teraz myślę, pokaże cały swój kunszt. Taśma poszła w górę, długo trzymał zawodników sędzia pod taśmą. No i Patryk Pawlaszczyk znakomicie na tym pierwszym wirażu. On będzie pierwszy. Szeroko jedzie Krzysztof Buczkowski, który wychodzi na pierwszą pozycję, a więc dwójka Polaków jest z przodu. Pierwszy Buczkowski, drugi Pawlaszczyk, trzeci jedzie w kostku niebieskim Lubos Tomiczek. A czwarty jak na razie zamyka stawkę rywali, Robert Peterson. To myślę jest niespodzianka. Peterson znakomicie zaprezentował się w swoim pierwszym starcie. Teraz z tyłu przegrał start, no i na tym torze nie potrafi nic już więcej zrobić. Jeszcze jedno okrążenie i będziemy mieli jasność sytuacji. Buczkowski w dalszym ciągu pierwszy, drugi Patryk Pawlaszczyk, trzeci jest Lubos Tomiczek, czwarty Robert Peterson. Tak jak wyszli z pierwszego łuku, tak chyba dojadą do mety. Teraz Pawlaszczyk jeszcze atakuje Buczkowskiego, ale nie da rady. 3 punkty zdobywa Krzysztof Buczkowski, 2 punkty dla Patryka Pawlaszczyka, 1 punkt dla Lubosa Tomiczka, bez punktu w tym biegu Robert Peterson. To wyniki oficjalne tego wyścigu. Bieg siódmy. Z pierwszego pola w kasku czerwonym Robin Torvist, Szwecja. Pole drugie, kask niebieski Kiastas Pouczk. Pole trzecie, kask biały Fritz Wollner. I pole czwarte, kask żółty Jan Graversen. A więc ten bieg bez udziału Polaków, patrzę z niepokojem w niebo, bo nad Mszeno coraz ciemniej. Mam nadzieję, że deszcz nas ominie. Padało tutaj jakieś pół godziny temu, ale tak bardzo delikatnie. Teraz jednak, obym tego nie powiedział złą godzinę, ale zanosi się na bardzo dużą ulewę. Graversen, Wollner, Tornwist i Pouczk, to czwórka biegu siódmego. Cała czwórka jak na razie równo, znakomicie z czwartego pola w kasku żółtym pojechał Graversen. Graversen jest pierwszy, ale upadł na tor w kasku białym Fritz Wollner. On jak na razie leży na torze. W tej chwili wstał młody zawodnik z Austrii. On na Państwa ekranach. Mam nadzieję, że nic złego nie stało się i będzie miał szczęście, podobnie jak Klaus Jakobsen, który oprócz strachu nie nabawił się żadnej kontuzji. Szkoda, szkoda. Nie ma na razie decyzji sędziego, więc nie wiadomo, czy będzie dopuszczony młody Austriak do powtórki, czy też będziemy mieli za niego zawodnika rezerwowego.
Przed nami bieg ósmy, który będzie zamykał drugą serię startów. Po tym biegu krótkie podsumowanie, ale najważniejsze jest to, że w biegu ósmym jedzie reprezentant Polski Paweł Chlip. Paweł Chlip na czerwono z pierwszego pola na niebiesko, z pola drugiego Maksim Bogdanow, na biało pole trzecie to Andreas Messing i na żółto w kasku i na żółto z pola czwartego pojedzie Klaus Jakobsen. Jakobsen, pechowiec ze swojego pierwszego startu, upadł. No i zobaczymy, czy pokaże nam taką próbkę swoich umiejętności także w biegu ósmym. Chlip, Bogdanow, Messing, Jakobsen to czwórka biegu ósmego. Przypomnę, po tym biegu krótkie podsumowanie po dwóch seriach. Dobrze, Paweł Chlip, tym razem już bezbłędny, jest w tym pierwszym wirażu. On wychodzi na prowadzenie, ale po zewnętrznej rozpędza się. Bardzo szybki dzisiaj Andreas Messing. Ta taśma w swoim pierwszym starcie. Przypadkowo teraz Paweł Chlip odzyskuje prowadzenie. Bardzo ciekawa walka między tymi dwoma zawodnikami. Zwycięsko jak na razie wychodzi z niej Paweł Chlip. Messing był bardzo szybki na treningu. No oczywiście Państwo tego nie mogą widzieć. Zapewne niektórzy zastanawiają się, dlaczego mówię, że Messing jest szybki, skoro w pierwszym starcie dotknął taśmy, ale na treningu prezentował się znakomicie, jeden z najlepszych czasów. No i potwierdza to w tym biegu z Pawłem Chlipiem, który nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Chlip w dalszym ciągu pierwszy, pasjonująca walka o pierwszą lokatę, ale Chlip już nie da wydrzeć sobie zwycięstwa. W biegu ósmym 3 punkty dla Pawła Chliba, 2 punkty zdobywa Andreas Messing. Jedno oczko trafia na konto Maksima Bogdanowa, bez punktu w tym biegu Klaus Jakobsen. A więc mamy za sobą dwie serie startów. Szeno zaczyna bardzo mocno padać. No i proszę Państwa, patrząc na to, co się dzieje tutaj dookoła, no jestem pełen obaw odnośnie dalszych losów tego turnieju. Przed nami bieg 10, a w nim dwójka zawodników, która nie straciła dzisiaj punktów w Mszeno. Pole pierwsze, kask czerwony, Robin Torwist, Szwecja. Pole drugie, kask niebieski, Karol Zombik, Polska. Pole trzecie, kask biały, to Kjastas, Połuczsk. I pole czwarte, kask żółty, Robert Peterson. Peterson, trójka, później zero. Zombik jak na razie komplet, 6 punktów. 6 punktów ma także Połuczsk i 2 punkty Andreas Messing. Kto będzie lepszy po tym 10 biegu? Jak na razie Karol Zombik wychodzi na zdecydowanie prowadzenie. Wmieszał się w to wszystko jadący w tym biegu w kasku żółtym Peterson, który jest drugi. Atakuje go po zewnętrznej Andreas Messing. Messing w tej chwili jest drugi, ale Peterson nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Teraz potrącony przez Petersona Andreas Messing jakby stracił ochotę do walki. Janimusz w międzyczasie z przodu nie zmienia się absolutnie nic. Karol Zombik jest pierwszy, drugi jest w kasku żółtym Robert Peterson, a trzecią pozycję zajmie w tym biegu Kjastas Połuczsk. A więc Połuczsk po dwóch dobrych występach w tym biegu już słabiej. Jeżeli Zombik dowiedzie te 3 punkty do meta, myślę, że dowiedzie, będzie jedynym niepokonanym zawodnikiem po dwóch seriach. Zombik, dla niego 3 punkty, 2 punkty dla Roberta Petersona. Jedno oczko trafia na konto Kjastasa Połuczska, bez punktu w tym biegu Andreas Messing. A więc mamy, proszę Państwa, po trzech seriach startów Polaka na czele. No i oby tak było do końca tych zawodów. Przed nami bieg 11 w kasku czerwonym z pierwszego pola startowego Maksim Bogdanow. Pole drugie, kask niebieski, to Mathieu Terzery. Pole trzecie, kask biały, Jan Graversen. I pole czwarte, kask żółty, Patryk Pawlaszczyk. Taśma poszła w górę nieźle. Pawlaszczyk, ale szybszy jest na tym pierwszym wirażu Mathieu
Teresa Reto, myślę, niespodzianka, bo Francuz jest w tej chwili na prowadzeniu. Pogubił się Pawlaszczyk na tym pierwszym wirażu, ale też tor staje się coraz bardziej śliski, bo pada w Moszeno coraz bardziej. No i warunki torowe zaczynają być coraz trudniejsze teraz. Pawlaszczyk próbował zmieścić się przy krawężniku, nie dał jednak rady i w dalszym ciągu okupuje czwartą pozycję. Jak na razie Francuz na prowadzeniu, na drugiej pozycji Maksim Bogdanow. Trzeci jest Jan Graversen, czwarty Patryk Pawlaszczyk, który chyba już stracił zbyt dużo, aby powalczyć tutaj o jakiekolwiek punkty. Defekt jadącego na drugiej pozycji Bogdanowa. Ogromny pech tego zawodnika, no dzięki temu Pawlaszczyk zdobędzie jeden punkt, oczywiście pod warunkiem, że żaden z jego rywali nie zdefektuje jeszcze na trasie. Trezor dla niego 3 punkty, 2 punkty dla Jana Graversena, 1 punkt dla Patryka Pawlaszczyka. Bez punktu tego biegu nie kończy Maksim Bogdanow. Przed nami bieg 12, który będzie kończył kolejną serię startów. Paweł Chlip, Fritz Wollner, Lubos Tomiczek i Kevin Wolbert, to czwórka biorąca udział w biegu 12. Na czerwono Wolbert, na niebiesko pojedzie Chlip, na biało Tomiczek, na żółto Fritz Wollner. No, Chlip wygrał swój drugi bieg po tym pierwszym dość słabym, no ale teraz będzie trzeba mocno się postarać, bo wprawdzie liderem jest Karol Zombik, ale trójka w przypadku Pawła Chliba pozwoliłaby na wyrównanie z punktami z Pouczkiem, który jest dzisiaj bardzo szybki, bardzo groźny. No zobaczymy, przypomnę, Paweł Chlip w kasku niebieskim na drugim polu startowym. Paweł Chlip, czyżby teraz też był najlepszy, znakomity start. No i na tym pierwszym wirażu jest jak na razie pierwszy Chlip, ale teraz po zewnętrznej, tam musi być bardzo przyczepnie, tam niesie nieprawdopodobnie w kasku żółtym, jest pierwszy Fritz Wollner. Jest pierwszy Paweł Chlip, teraz bardzo szeroko, nie wiem czy nie za szeroko, jeszcze teraz wybronił się, ale ogromną chrapkę na 2 punkty miał także Kevin Wolbert. Bardzo ciekawa walka o pierwsze miejsce. Wydawało się, że Paweł Chlip da radę przedrzeć się na pierwszą lokatę. Tymczasem w dalszym ciągu musi bronić tych swoich dwóch oczek, które wiezie w tym biegu, a prowadzi, co myślę, jest wielką niespodzianką, Fritz Wollner z Austrii. Drugi Paweł Chlip, trzeci jest Kevin Wolbert, czwarty Lubos Tomiczek, który dzisiaj zawodzi na całej linii. Kto będzie drugi? Bardzo blisko ta dwójka, ale drugi Paweł Chlip, a więc wymęczone te 2 punkty Pawła Chliba w tym biegu. 3 punkty zdobywa Fritz Wollner, 2 punkty dla Pawła Chliba, 1 punkt zdobywa Kevin Wolbert. Bez punktu w tym biegu Lubos Tomiczek, co myślę jest srogim zawodem dla kibiców czeskich. 3 serie startów za nami i szybciutko punktacja. Klink ma na swoim koncie 6 punktów, Peterson 5, Graversen 3, Paweł Chlip 6, Karol Zombik jest liderem, ma 9 oczek, Krzysztof Buczkowski 6, Fritz Wollner 5 punktów, Bogdanow tylko 1 punkt, Trazere 4, Tomiczek tylko 3, Tornqvist 2 punkty, Andras Messing 2, Kevin Wolbert 1 oczko, Patryk Pawlaszczyk 4, Kjastas Podżusk 7, Klaus Jakobsen 1 i rezerwowy, który z dobrej strony popisał się w biegu trzeci. Ma na swoim koncie 3 punkty, ale oczywiście po jednym wyścigu. W tej chwili w kasku niebieskim podjeżdża Juricza Pawlicz, a więc on pojedzie w miejsce wykluczonego Maksima Bogdanowa. Na czerwono Klink, na niebiesko Pawlicz, na biało Poczusk, na żółto Tomiczek, przed nami
Bieg 17, który rozpoczyna ostatnią, piątą serię finału Mistrzostw Europy Juniorów. Czas Kimszana. Kto będzie na tym pierwszym łuku najszybszy? Najszybszy jest Poczuk po zewnętrznej. Rozpędza się bardzo mocno, ale zamknęli go rywale. No i Poczuski jest w tej chwili ostatni, co zapewne w takim korespondencyjnym pojedynku z Karolem Zębikiem nie wróży nic dobrego. Teraz Poczuski przychodzi na trzecią pozycję, znakomity atak na pozycję zajmowaną przez Lubosa Tomiczka, który nie radzi sobie dzisiaj zupełnie na prowadzeniu w kasku czerwonym. Ricky Kling, który rozkręcał się cały zawodnik i myślał się, że dzisiaj całkiem poprawnie. Potwierdziło się dzisiaj to, że będzie bardzo groźno i dzisiaj był, chociaż zabraknie, patrząc w tej chwili do programu, na jego zdobycz punktową do medalu, to może nie wystarczy. Będzie jechał do końca. Tymczasem Pawlicz broni się jak na razie znakomicie, no i on zajmuje drugą pozycję. Nie da rady Poczusk, tylko jedno oczko, a wygrywa cały bieg jadący w kasku czerwonym Ricky Kling. Dla niego 3 punkty, 2 punkty zdobywa Juricza Pawlicz, 1 punkt dla Kiastasa Poczuksa i bez punktów w tym biegu Lubos Tomiczek. Przed nami bieg 19 w kasku czerwonym z pierwszego pola. Jan Greversen, Dania, pole drugie, kask niebieski to Robin Torvist, Szwecja, pole trzecie, kask biały, Kevin Wolbert, Dania, i pole czwarte, kask żółty, Krzysztof Buczkowski, Polska. Gdyby Buczkowski wygrał tutaj, miałby 11 punktów i podszedł w tej chwili do programu, miałby realne szanse na medal, ale ten bieg trzeba wygrać, a bardzo groźny będzie Kevin Wolbert z Niemiec, który ma na swoim koncie w tej chwili 8 punktów, no i u niego taka sama sytuacja wygrana powoduje, że młody Niemiec będzie miał także 11 oczek, a więc na pewno ciekawa rywalizacja między tymi dwoma zawodnikami. Pole trzecie Wolbert, pole czwarte Buczkowski, popatrzmy. To będzie szybszy na dojeździe. W kasku niebieskim wysuwa się na prowadzenie Andreas Messing, a więc jest to na pewno niespodzianka. Messing prowadzi drugi, jest w kasku żółtym. Teraz przeszedł na drugą pozycję Buczkowski, trzeci. Jedzie jak na razie Graversen, czwarty, z tyłu na czwartej pozycji. A więc ta sztuka Niemcowi nie uda się, nie zdobędzie 3 punktów, a czy 2 punkty wystarczą do szans na medal dla Buczkowskiego? O tym przekonamy się za chwilkę na prowadzeniu dalszym na stronie Andreas Messing. Drugi jest w kasku żółtym Krzysztof Buczkowski. Dla niego będą 2 punkty, 3 punkty dla Messinga. 1 punkt zdobywa w tym biegu Wolbert, bez punktu w biegu 19 Jan Graversen. Bieg 20, ostatni z rundy biegów serii zasadniczej. Pole pierwsze, kask czerwony, Karol Zombik, Polska, który jest już złotym medalistą indywidualnych mistrzostw Europy. Pole drugie, kask niebieski, Patryk Pawlaszczyk, Polska. Pole trzecie, kask biały, Robin Torvist, Szwecja. I pole czwarte, kask żółty, Paweł Chlip, Polska. Więc 3 Polaków na deser w tym ostatnim biegu. 12 punktów dzisiaj wystarczyło Zombikowi, aby zdobyć tytuł, bo w tym biegu może nawet przyjechać ostatni. Popatrzmy, przed nami bieg 20. Zombik jest pierwszy. Patrzy, gdzie jest Paweł Chlip. Chlip w tej chwili bardzo szeroko. No i taki scenariusz
Jak tutaj, proszę Państwa, wszyscy przewidzieli, Paweł Chlip jest pierwszy, drugi, Karol Zombik trzeci, jest Patryk Pawlaszczyk czwarty, Robin Torbis, Pawlaszczyk teraz błąd, zbyt szerokie wyjście z łuku, no i o mało nie wykorzystał tego Szwed, ale w dalszym ciągu jest Patryk na trzeciej pozycji. Paweł Chlip pewnie zmierza do mety, tylko 3 punkty. Drugi jest Karol Zombik, trzeci Patryk Pawlaszczyk, który zaatakował na wyjściu z wirażu Zombika, ale Zombik zobaczył to, odkręcił mocniej gaz i nadrobił wcieki. Bardzo dużo nad wodym, próbuje walczyć jeszcze z Pawlaszczykiem Szwed Tomwis. A więc 3 punkty padną łupem Pawła Chliba. 2 punkty dla Karola Zombika. 1 punkt zdobywa Patryk Pawlaszczyk. Bez punktu w tym biegu jest Robin Torwist. Za nami 20 biegów rundy zasadniczej. Mistrzostw Europy w kasku czerwonym z pierwszego pola Ricky Kling, pole drugie kask niebieski Robert Peterson, oczywiście obaj ze Szwecji, i na polach trzecim i czwartym Polacy, na trzecim Paweł Chlip, na czwartym Krzysztof Buczkowski. A więc czy będziemy mieli na podium dwóch rodaków, czy tylko jednego, przekonamy się za chwilkę, kto najlepiej, jak na razie Szwedzi, i to oni są z przodu. Paweł Chlip bardzo szeroko pod bandą rozpędza się, bardzo szeroko, ale nie dał jak na razie rady. Chlip jest w tej chwili drugi, upada Krzysztof Buczkowski. Jestem ciekaw, czy podniesie się z toru, jak na razie tego nie czyni i bieg zostanie przerwany. Bieg zostanie przerwany zapewne. Krzysztof Buczkowski zostanie z tego biegu wykluczony, gdyż upadł z własnej winy. Przed nami powtórka biegu 21. Przypomnę, bieg barażowy o brązowy medal indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów w Mszeno. W tej chwili ulewa nad stadionem. Tor jest coraz gorszy, no i myślę, że zbyt długo zwlekał sędzia z dopuszczeniem pozostałej trójki do ponownego startu. Ricky Kling, Robert Peterson i Paweł Chlip. Jeden z nich zostanie brązowym medalistą. Chlip z trzeciego pola. Zobaczmy, jak wystartuje Szwedzi. Bardzo dobrze. No ale teraz Paweł Chlip atakiem po zewnętrznej wychodzi na prowadzenie. Szwedzi zostali z tyłu. Upadł na tor jadący w kasku czerwonym Ricky Kling. No i znowu mamy, będziemy mieli powtórkę. Kling pewnie zostanie z powtórki tego biegu wykluczony. Nie będzie kolejnej powtórki. Biegu brązowy medal. Warunki torowe są jakie są, to Państwo myślę doskonale widzą. Paweł Chlip jest czwarty. Brązowy medal dla Szweda. Gorszy bilans bezpośrednich spotkań miał Paweł Chlip, wobec tego, że tor nie nadaje się do jazdy i nie nadaje się do powtórki, Paweł Chlip zajmuje czwarte miejsce. A więc mamy jedno miejsce medalowe dzisiaj w Mszeno, ale za to najcenniejszym mistrzem Europy zostaje Karol Zombik. Trochę szkoda, bo była szansa na brązowy medal. Kto wie, gdyby sędzia nie zwlekał tak z podjęciem decyzji o powtórce barażu o brązowy medal. Wtedy nie padało jeszcze tak mocno, a teraz już jest jak jest. Karol Zombik jest mistrzem Europy, a my przeniesiemy się do Parku Maszyn, aby porozmawiać z bohaterami dzisiejszej imprezy. Karol Zombik zwyciężył w tym błotnym konkursie dzisiaj w Mszeno. Karol, miałeś szczęście, ty jeszcze załapałeś się na suchy tor, jak jeszcze nie padało. Fantastyczna forma od początku zawodów, 14 punktów. Ten ostatni bieg, wiedziałeś przed ostatnim biegiem, że jesteś już mistrzem. Mogłeś przyjechać ostatni bez mi, czy to w taki sposób myślałeś o tym, że możesz sobie odpuścić, czy chciałeś jechać na maksa i Paweł był lepszy? To znaczy, powiem tak, że już w tym naszym ostatnim biegu, czyli moim i Pawła ostatnim, już padał deszcz, już trochę było ślisko. Generalnie chodziło o to, żeby Paweł wygrał ten bieg i miał jeszcze szansę jechać o medal. Nie wiem, co się stało, nie oglądałem tych biegów dodatkowych, ale z tego, co Paweł mi opowiadał, to zostało niesłusznie, zostało wszystko niesłusznie potoczone. Tak zawsze jest, jak pada deszcz, jakieś dziwne sprawy się dzieją, sędzia moim zdaniem tutaj źle podjął decyzję.
No właśnie, ta decyzja o powtórce barażu mogła zostać podjęta wcześniej. Sędzia widział, że pada, że to robi się coraz gorszy. Zwlekał bardzo długo. Trudno stało się, najważniejsze, że złoty medal wisi na twojej piersi. Karol, zauważyłem, że podczas całych zawodów chodziłeś, utykałeś. Ta noga, która jest kontuzjowana w dalszym ciągu, dokucza. Powiedz, na ile ta kontuzja jest uciążliwa przy twojej jeździe? Znaczy, gorzej mi się chodzi niż jeździ. Właśnie te ruchy, kiedy naprężam mięśnie, są najgorsze, a gdy jeżdżę na motocyklu, to jest tylko jeden ruch, gdzie nogę kieruję w dół. Ale dzisiaj tor był bardzo dobrze przygotowany, równy. Myślę, że gdyby były jakieś kolejne dziury, to bym miał większe problemy. Kasta z Podrzutk dzisiaj zadziwił wszystkich swoją formą. Chyba nikt nie spodziewał się tak dobrej postawy tego zawodnika. Dzisiaj tutaj w Mszano. Dobry tor, dobry motocykl, bardzo szybki byłeś. No nie dało się wygrać z Karolem, był dużo lepszy. Twoje drugie miejsce jednak bardzo dobre. Powiedz coś o dzisiejszych zawodach, bo w pewnym momencie wydawało się, że będziesz nawet liderem, byłeś wspólnie z Karolem. Później zabrakło trochę punktów. No dobrze, bardzo zadowolony jest dzisiaj. Sprzęt bardzo dobrze przygotowany, mam motor od Finlandii zrobiony. Tor też dobry był dziś. Karol dziś był niepokonany. Dobrze, jedzie. Kasa z woli GM czy Jawy? Na GM-ach jadą. Lepiej właśnie na GM-ach, tak jak na przykład Tony Rickardson. A? No tak. Z drugiej strony byli dzisiaj ludzie z Jawy, z fabryki Jawy. Jason Crump wygrał ostatnie Grand Prix na nowym modelu Jawy. Nowy silnik, zupełnie nowa Jawa. Więc także myślę, tutaj w tym kierunku byłaby szansa na to, aby na tym silniku także powalczyć. No nie wiem, ja z początku począł jeździć na GM-ach i nie zmienił i jadłem na GM-ach. Dobre. Zostajesz wierny GM-owi. Są dobre? No nie wiem, podoba. Dobrze jedzie. Dzięki piękne. Pa, i wam również dziękuję. Klip wolny dzisiaj. Miałem takie wrażenie, że brakuje prędkości motocykla na trasie. Znaczy no miałem problemów trochę w pierwszym biegu, zdecydowanie tam z czwartego toru. No, wyszłem jako ze startu, później stałem powieziony i tyle, bo no, robiłem trochę błędów, co nie powinno się w ogóle zdarzyć. No, miałem problemy z szybkością było tam, no tak samo w jednym biegu, co jechałem z Krzyśkiem Brzkowskim ze startu, w ogóle zostałem, bo mi sprzęgło mi się rozsypało i w sumie w ten bieg zadecydował, że już było po prostu bardzo ciężko i ostatni bieg musiałem wygrać. No, nie wiem, co powiedzieć, to był mój ostatni rok, moja ostatnia szansa została zmarnowana i jeszcze pomógł mi przy tym sędzia. I oto klasyfikacja końcowa dzisiejszych zawodów, dzisiejszej imprezy. Karol Zombik 14 punktów, pierwsze miejsce. Kiastas Podrzuck 11, druga pozycja i Robert Peterson trzecia, a więc medale według tej kolejności. Czwarte miejsce dla Pawła Chliba 10 punktów, Ricky Kling 10 punktów, miejsce piąte, Krzysztof Buczkowski 10 punktów, szósty, Fritz Wallner 7 miejsce 9 punktów, Kevin Wolbert 9 punktów, miejsce 8, Andras Messing z 8 punktami na miejscu 9, Jurica Pawlicz 5 punktów, 11, Mathieu Trezerie 5, Lubos Tomiczek tylko 5 punktów, Patryk Pawlaszczyk 5, Jan Graversen 4 oczka dzisiaj, Robin Torwist tylko 2 punkty, to myślę wielka porażka dla tego szwedzkiego zawodnika. Klaus Jakobsen 2 punkty i miejsce 16, na miejscu 17 Maksim Bogdanow 1 punkt, no i na miejscu 18 rezerwowy Polak Marcin Jędrzejewski. Żegnamy się już z Mszeno. Michał Stencel, studio Samar, przy współpracy z Intermedia Group.